Szukam pracy. Przydałby mi się nowy czeladnik. Brian niedługo skończy terminowanie i wyjedzie z miasta. Umiesz coś? Jeśli pytasz, czy znam się trochę na kowalstwie... Nie, nie o to mi chodziło. Wcześniej czy później orkowie zaczną oblężenie miasta, a wtedy liczyć się będą tylko ci, którzy mogą stanąć w jego obronie. Nie przyjmę na czeladnika kogoś, kto przyniesie mi hańbę, uciekając z miasta razem z kobietami i nierobami, zamiast walczyć ramię w ramię z prawdziwymi mężczyznami. Nie jestem żadnym nierobem. To wielkie słowa. Potrafisz je poprzeć wielkimi czynami? Do czego zmierzasz? Przynieś mi broń orka. W pobliżu miasta widziano orków. Przy odrobinie szczęścia nie będziesz musiał długo szukać. Jeżeli uda ci się pokonać jednego z nich, przyjmę cię na czeladnika. Zakładając oczywiście, że zgodzą się na to pozostali mistrzowie. Mogę zostać czeladnikiem u innego mistrza? Inni mistrzowie mogą nie mieć nic przeciwko. Ja wyrażę jednak zgodę dopiero, kiedy dowiedziesz, że coś umiesz. Porozmawiajmy jeszcze raz o tej sprawie z orkiem. Co? Twój ork jest już martwy. Dobrze, więc nie gadaj więcej i pozwól, żeby twoje czyny mówiły za siebie. Sprzedajesz też broń? Zapomnij o tym. Wszystko, co robię, trafia do paladynów albo do straży. Mam zamówienie na 100 mieczy od Lorda Hagena. Chcę wyposażyć w nie straż miejską. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Słyszałem co? Niczego nie proszę. Nie mogę się zajmować wszystkim. Co? Jesteś ranny? Tak. To ledwie draśnięcie. A ja mam ważniejsze rzeczy do roboty niż rozmowa z tobą. Chcę zostać czeladnikiem. Naprawdę? A u kogo chcesz terminować? Chcę się uczyć u innego mistrza. Przyszedłeś po moją zgodę? Jeśli chodzi o mnie, możesz się uczyć u kogo tylko chcesz. Pokaż mi swoje towary. Zobaczyła Danos, że prysła równo.
zabrał człowiekowi swą boską moc. A Inos w swej mądrości tak uczynił. Obawiał się, że pewnego dnia bestia powróci na ziemię. Dlatego uprosił Inosa, by temu zostawił część swej mocy na ziemi, aby pewnego dnia przywrócić ją człowiekowi. A Inos swej mądrości tak uczynił. Ale Beliar nie znosił widoku światła i niszczył wszystko, co Innos stworzył. Ujrzał tedy Adanos, że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie. Ani jasność, ani mrok. Niech łaska Adanosa będzie z tobą. Nazywam się Vatras. Jestem sługą Adanosa, strażnika niebiańskiej i ziemskiej harmonii. Co mogę dla ciebie zrobić? Powiedz mi coś o wodnym kręgu. A czemu miałbym to zrobić? Mam list adresowany do ciebie. Do mnie? Owszem, tylko był otwarty. Mam nadzieję, że nie przeczytał go nikt niepowołany. Tak, to naprawdę ważna wiadomość. Ciekawi mnie, jak wszedłeś w jej posiadanie. Od Kawalorna, myśliwego. Kawalorn? A gdzie on się podziewa? Polecił mi przekazać, że nie zdążył na czas i że zmierza na miejsce spotkania, gdziekolwiek by to nie było. Widzę, że zasłużyłeś sobie na jego zaufanie. Ja również będę ci chyba musiał zaufać. Przybywam, by prosić cię o błogosławieństwo. Dlaczegoż miałbym cię pobłogosławić, nieznajomy? Chcę zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów w dolnej części miasta. Idź więc z błogosławieństwem Adanosa, mój synu. Przysyła mnie Kawalorn. Naprawdę? I co powiedział? Że nie wzgardzisz pomocą osób wszechstronnie uzdolnionych. A więc chcesz się do nas przyłączyć, czy tak, mój synu? Opowiedz mi o bogach.
A co dokładnie chciałbyś o nich wiedzieć? Opowiedz mi o Beliarze. Beliar jest mrocznym bogiem śmierci, zniszczenia i wszystkich rzeczy nienaturalnych. Toczy on wieczną wojnę z Innosem, ale Adanos dba, by ich siły zawsze były wyrównane. Niewielu ludzi pozostaje w służbie Beliara, ale są oni niezwykle potężni. Opowiedz mi o Adanosie. Adanos jest bogiem harmonii. To boski strażnik równowagi pomiędzy Innosem a Beliarem. Jest też wielkim sprawcą zmian i panem wód wszystkich mórz, rzek i jezior. Jego oddanymi sługami są moi bracia, magowie wody. Możesz mnie uzdrowić? Nie potrzebujesz pomocy uzdrowiciela. Powiedz mi coś o wodnym kręgu. A czemu miałbym to zrobić? Gdzie mogę znaleźć jakiegoś kapłana Innosa? Najlepiej rozejrzyj się po targowisku. Znajdziesz tam wysłannika klasztoru. Możesz nauczyć mnie czegoś o magii? Tylko wybrańcy Innosa i wybrańcy Adanosa mogą posługiwać się magią run. Ale magia dostępna jest także zwykłym śmiertelnikom pod postacią magicznych zwojów. Mogę cię nauczyć, jak lepiej wykorzystywać dostępną ci magiczną moc. Chcę się przyłączyć do wodnego kręgu. Doskonale. Pierwsze wymaganie już spełniasz. O co ci chodzi? Przynajmniej jeden z nas ci ufa, inaczej byś się o nas nie dowiedział. Ale ja nic o tobie nie wiem. A co chciałbyś wiedzieć? Powiedz mi, skąd pochodzisz i co sprowadza cię do tego miasta. Mam ważną wiadomość dla przywódcy paladynów. Co to za wiadomość? Wkrótce wydarzą się straszliwe rzeczy. Straszliwe rzeczy, tak? A skąd to przypuszczenie? Słyszałem jakieś plotki. Tak, i dlatego wyruszyłeś w tę podróż. Kim jesteś naprawdę? Podróżnikiem z dalekiego południa. Dobrze, podsumujmy. Jesteś podróżnikiem z dalekiego południa, który usłyszał plotki, że wydarzą się wkrótce straszliwe rzeczy. I zamierzasz ostrzec o tym paladynów.
Myślę, że coś przede mną ukrywasz. Jeśli obawiasz się, że przekażę komuś to, co mi powiesz, możesz być spokojny. Przysiągłem zachowywać wszystkie powierzane mi tajemnice dla siebie. A co z tymi wszystkimi ludźmi? Oni nie rozumieją nawet połowy z tego, czego ich nauczam. Nie musisz się obawiać. Zacznijmy jeszcze raz od początku. Co to za wiadomość? Niedaleko stąd zbiera się potężna armia. Jej przywódcami są smoki, a celem podbój całego kraju. Smoki. Mówisz o istotach, o których zwykle wspominają tylko legendy. Kto ci o tym powiedział? Powiedział mi o tym mag Xardas. To on wysłał mnie, bym ostrzegł paladynów. Ten nekromanta, a więc żyje i on cię tu przysłał. Kim jesteś naprawdę? Dawnym skazańcem z kolonii więziennej Korinis. Dobrze, podsumujmy. Jesteś zbiegłym więźniem, któremu nekromanta Xardas powiedział, że armia smoków zamierza podbić cały kraj. I zamierzasz ostrzec o tym paladynów. Brzmi to dość niewiarygodnie, ale nie wyczuwam, byś próbował mnie okłamać. Dlatego muszę przyjąć, że kierują tobą szlachetne pobudki. Dostaniesz szansę na dołączenie do Wodnego Kręgu.